Czułem ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Hollow Knighta. Moi drodzy, znajdujemy się w tej oto lokacji, ponieważ chcielibyśmy tutaj zacząć od pojedynku. Czyli jesteśmy dalej w Resting Grounds, tak? Resting Grounds nawet. Będziemy walczyć z tym tutaj oto tajemnym, mrocznym wojownikiem z grobowca, a potem zobaczymy, co to jest za zejście w dół, bo ono to jest bardzo dobrze ukryte, zobaczcie, go wcale to nie widać, ale ono tu podobno jest. Ale zacznijmy od początku. Stop there! Those who try to leave this kingdom are cursed. Better to rest here until time itself sleeps. Hope and freedom! I thought that strength alone could grant me these things. In my dreams I would cut that plague with my nails, and then I turned my weapons upon the king. When I awoke in this sacred place, I began to understand those who hope are already doomed. W ogóle gość nazywa się Xero. Ciekawe co Xero kupuje. Ciekawe co Xeruje. Do you still hope, wanderer? Will you flee or will you raise your weapon and doom us both? Challenge the warrior. Oczywiście. Zobaczymy co potrafi robić. Okej. Okay. O, jaki Roman. Rzuca w nas. O, to tak średnio wyszło mi. Kurde, no to zapominam, że jego broń wraca. Na początku rzuca po prostu nimi. Oj, zapominam ciągle, że ona rzeczywiście wraca, ta broń. Oj, 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 powiem szczerze, no, średnio, nie? Średnio. Biorąc pod uwagę, że naprawdę ona wraca. Och, ty szmerglu. Szybko mnie pokona, coś czuję. Tak, coś czuję, że to będzie bardzo szybka potyczka. Na razie jeszcze się trzymam. Aha, trzymałem. Ale czy było ciekawie? No dobra. No w takim przypadku widzę, że przyda się ewidentnie zmienienie... zmienienie tych zabawek. Map updated, to ciekawe. O co się mapa update'owała? Nie mam pojęcia chyba o to, że tam jest podróż szybka. Dobra, no to moi drodzy, w takim wypadku może trzeba by coś zmienić. Jeśli mi się wydaje, że Quick Focus teraz mnie nie jest potrzebny. Wayward Compass też nie jest potrzebny, Gathering Swarm nie jest potrzebne, a zatem możemy sobie dorzucić kilka fajnych rzeczy. Jak ginę, to Fragile Hearts rzeczywiście się niszczą, zobaczcie. This charm is fragile and it will break if its bearer is killed. To na to trzeba uważać. Także pomyślmy. Gain Soul while taking damage może nam się przydać. Może nam się również przydać na przykład, co to jest ten Lifeblood Heart? Możemy zobaczyć co to jest, na dobrą sprawę. I może jeszcze spróbujemy na przykład Heavy Blow, Steady Body. Dobra, weźmy jeszcze Soul Catchera. Czyli będziemy mieli więcej dusz zbierać będziemy za obrażenia gościa, obrażenia na gościu. Lifeblood Heart, zaraz zobaczymy co robi. Wydaje mi się, że Lifeblood Heart po prostu, zobaczcie, dało nam te dwa dodatkowe życia. Tak coś czuję. Tak? Tak. Mamy dwa dodatkowe HP, no i to jest moim zdaniem całkiem spoko opcja, biorąc pod uwagę tego gościa. Natomiast tu jeszcze jedna rzecz, którą musimy sprawdzić za chwilę. Chciałem to zrobić rzeczywiście za chwilę, ale może zrobię to teraz. Patrzcie tu. Widzicie? A, nie mam teraz duszy, żeby to wybić, ale jak zbierzemy duszę, to tutaj jest rzecz, którą możemy zniszczyć. Może wejdziemy gdzieś pod spód. Może będzie jakaś skrytka tajna. Niestety odzyskanie duszy spowodowało, że raz mnie, kurde, ta dusza trafiła, bo ona zaczyna teraz się atakować co chwila, więc to jest ciekawe. Dobra, oczywiście. Challenge, czyli podejście numer 2. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Bardzo ładnie. Początek genialny. Mi się wydaje, że coraz trzeba się trzymać pod spodem. Kurde, no. Niby prosty gość. Niby, zobaczcie, że bardzo ma typowy moveset. Aj, daje się ciągle zrobić na te powrotne ataki. Ale będzie obrywał... Chciałbym powiedzieć, że będzie obrywał specjalnymi, ale zobaczcie, jak bardzo znamiłem. Dobra, dostał. Dobra, czekajcie, bo teraz w sumie zaczynam się skupiać. Trochę za późno, nie? Dobra. Trafiłem go, ale jeszcze żyje. O Jezu, on ma więcej tych dziadostw. O, skubaniec. O! Mógłbyś zginąć! Szlak, widzicie? Było nieźle. Znaczy, było lepiej. Zdecydowanie powiem szczerze, że było lepiej, ale... Ale wyszło jak zwykle.
Widzicie, jak się rzuca? Skubana. Coraz potężniejsza jest Menda. Dobra. Potyczka, podejście numer 3. Zobaczymy, czy się uda. No do 3 razy sztuka, nie? W moim przypadku akurat... W moim przypadku działa do 4 razy sztuka, żeby było ciekawiej. Skubaniec. Dobra, dostał. Spróbujmy zrobić tak, żeby nie raz mnie dostać. Haha. Dobry dowcip, nie? Okowa? Co on mówi, okowa? Dostał. Huchy. Dobra. Podło. Nie mam strzała. Chciałbym go strzelić specjalną zdolnością, ale przecież... Kurde, teraz mnie trafił, ale po raz pierwszy dopiero. Zobaczcie. Także trochę się wyrabiam. Ojoj, teraz mnie zdzielił w tym samym momencie, w którym ja strzelałem. A masz. Wow, wow, wow. Dobra. Zupgrade'ował się, mam nadzieję, że to jest jego ostatni upgrade. Pierwszy i ostatni. Woda? A co on mówi, woda? Co? Co on tam gada? Beka? Zaraz beka będzie z ciebie, jak przegrasz. Woda! Ła, trafił mnie. A masz. Drugi raz mnie trafił, dałem się zrobić wejko. 3 razy! Ty skubańcu, mam nadzieję, że to jest jego ostateczna forma za chwilę. No nie, no daje się tak robić, tak dobrze było. Staszek, skup się. Dobrze! Do 3 razy sztuka jednak. No, powiem szczerze, to był pojedynek. Ah, I can see now, those who turn against the king are doomed as soon as they raise their weapon. Do not call me a traitor, simply call me a fool. I know you will not flee, wherever you go, I will be watching. Ale dzięki temu zdobywamy znowu esencję. Powiem szczerze, całkiem spore esencje, 358. Czyli możemy chyba spokojnie znowu odwiedzić babeczkę, nie? Odwiedzić babeczkę i zobaczyć, czy przypadkiem nie da nam jakiejś nagrody za to, że mamy już ponad 300 punktów esencji. Chyba tak miało być, nie? Mam nadzieję, że to o to chodziło. Dobra, wracam do niej. Zobaczmy. Jutro, let me have a look at the dream nails. Okay, yes, I can see the dreams of this kingdom are starting to cling to you. Very encouraging. You've certainly made my dreary work here more exciting. Being the caretaker of this place hasn't been very stimulating. I shouldn't complain though. Tending these graves and guiding the wielder, all patients, all penitents for old crimes. Certain things have to be kept in balance. Take this trinket for your efforts and return with 500 essence. Keep up your tireless work. Zdobyliśmy Pale Ore! Moi drodzy, zdobyliśmy Pale Ore! Co to oznacza? To oznacza, że możemy wreszcie zrobić upgrade swojego sztyletu. Nie wiem, ile będę potrzebował kasy, żeby to zrobić. Natomiast jeszcze jedną rzecz muszę wam powiedzieć, bo ja oczywiście zaliczyłem ten quest w Spirit's Glade, tak? Pozbierałem wszystkie rzeczy, które trzeba było znaleźć i zdobyć, czyli te latające esencje. I do tego jeszcze znalazłem jeden z czarmów. Tylko, kurde, który to był? No musicie sobie przypomnieć, bo może Deep Focus? Nie. Któryś z nich? Kurczę, nie pamiętam który, ale któregoś dostałem, może Spell Twister? This is the soul? Nie. Nie pamiętam, dostałem coś takiego, znalazłem jeden z tych czarmów. Nie pamiętam tylko, który to był, niestety. Ale znalazłem. To tylko miejcie tak na uwadze, że to zaszło, tak? Dobra, Group Songa sobie. Nie możemy teraz tak, może do ławeczki pójść. Dobra, do ławeczki pójść, zebrać trochę jeszcze. Tylko nie wiem skąd, zebrać trochę duszy. Wrócić tutaj. O dobra, to mi się w ogóle przyda, dwa dodatkowe. Moim zdaniem to całkiem niegłupie jest. Więc zostawię sobie ten Lifeblood Heart, natomiast zdejmiemy sobie Soul Catchera i zdejmiemy sobie Group Songa. Aha, tylko chciałem zdjąć, by Deep Focus zamontować, ale nie mam zbierania kompasu. No dobra, czyli jednak Lifeblooda muszę zdjąć, dobra. No bo jak widzicie, no... Chciał, nie chciał, łażę z tymi dwoma, tak? One mi są tu naprawdę bardzo pożyteczne i potrzebne. Dobra, potrzebuję trochę duszy, bo trochę zwaliłem, że nie sprawdziłem tego. Dobra, ale trzeba zobaczyć, co jest tam w dole, bo może tam w dole będą coś przeciwnicy. W tym, no nie tutaj, bo jeszcze grobowiec mamy do odkrycia, ale tam był jeszcze jeden dół. No i muszę, kurczę, polecieć do tych, kurczę, do tych drzwi, co elegantki mi się wydaje, że do nich jest. Dobra, to mi się wydaje, że gdzieś tutaj musi być, tylko pytanie... A no właśnie, pytanie brzmi, jak tu zejść? Może ja potrzebuję
Bo nie mogę normalnie sobie zeskoczyć. Może ja kurna potrzebuję, wiecie czego? Tego skilla, który też niszczy podłogi. No, widzicie, tu jest ewidentnie... A, teraz tego nie widać, tak? Ale... Tu jest ewidentnie zejście. Ale nie ma wejścia. Pytanie, jak tam się dostać? Okej. Dobra, to było prostsze niż myślałem. Zobaczcie, tutaj w ogóle jest ładowarka. Nawet nie pamiętam, że to jest ładowarka. Dobra, to zaraz to ładowarką spróbujemy to zrobić. Dobra, mam pełną duszę, więc tak, po pierwsze... Spróbujmy przebić się tu. Okej, przebiłem się. Może tamtędy uda się wrócić? Może to o to chodzi? Okej. Słyszycie te dźwięki? Wow! Te dźwięki, te szepty. Tu ktoś jest. Wow! Niebezpieczny goleś! Jakiś pająk, chyba. O kurde. Powiem szczerze, te pająki nie są chyba bezpieczne. Siema. Chciałem odskoczyć, ale nie dałem rady. A! Czy on mnie atakuje za dwa? Ej, zginąłem tak szybko? Ej, on chyba naprawdę atakuje za dwa ciosy. Znaczy za dwa punkty. O! To gdzie ja się kurde tam za... Gdzie ja się w ogóle tam zapuściłem? Dobra, duszę odzyskałem. Dostała. Okej. Dobra. Zawsze jakiś sposób na ich pokonanie, nie? Może trzeba niszczyć to wszystko, bo to akurat coś jeszcze z tego wyjdzie. Ha. Coś widzę. Ha! Wow! Jak mnie trafiło, nie zdążyłem uciec. Co to jest? Może to jest skrzynia ze skarbami? Tak! Skrzynia ze skarbami. W ogóle jeszcze jest przejście. Zobaczcie, tu jest przejście! Tym razem pudło na szczęście. I dobrze, że mam moją latareczkę, bo ta latareczka pozwala mi tak naprawdę rozświetlać te tereny. Dobra, już zwróć... O! Zyskaliśmy trochę zdrowia. Dobra, jest kolejna rzecz. Oczywiście Pale Ore jest bardzo mi tutaj potrzebny teraz. Co my tu mamy? Hallownest Seal. Hallownest Seal oznacza, że po prostu będzie kasa z tego. Dobra, patrzymy, czy dalej nie ma jakichś tu przejść tajnych. Bo jest ich tu naprawdę mocno sporo. O, jest jakieś wyjście, ale skoro jest tam wyjście, to... Okej, to na razie zostawimy to wyjście, bo chcę zobaczyć, czy jeszcze tu nie ma jakiegoś przejścia. Na pewno jeszcze jedno przejście za tym dziwnym pająkiem, który się niestety, ale odżył. Chyba jest sposób na tego pająka, już widzę. Dobra. Był sposób na pająka, bardzo dobrze. Aha. Tutaj coś jest. Coś tam wyskoczy, tak! Wow! Udało się. No, powiem szczerze, niebezpieczne są te dziadostwa. Dobra, zbieramy. Nie ma przejścia? Szkoda. Ty paskudo. A, tam jest do uratowania mały Zenonik. Do widzenia. Teraz go łatwo pokonamy, nie? Proszę bardzo, mały Zenonik, udało się uratować kolejnego Zenonika małego. Musimy jeszcze pójść do Crossroads i jeszcze dwie rzeczy muszę w Crossroads zrobić. Pójść te robaki. Pójść do tych robaków, które uratowałem. I jeszcze jedną rzecz, o której mi Xan pisał. Więc pozdrawiam Xan, dzięki za zwrócenie uwagi na ważną rzecz. O, tu coś jest. Okej, zaraz się okaże, że coś na mnie skoczy. To wygląda jak wyjście. Zobaczcie. Nie? Ale nie mogę tam wskoczyć. Mogę. Dobra, gdzie mnie to wyprowadzi? Wow. No powiem szczerze, nie spodziewałem się aż takiego sekretu w tym miejscu. Ha! Patrzcie! Mamy nawet ławeczkę! Wow! Gdzie ja jestem? No pójdę dalej, zobaczyć, tu nic nie ma. Co to jest za miejsce? No dobra, zobaczmy. Wygląda fajnie, nie spodziewałem się, że akurat takie... O, jaka fajna postać!
Nie spodziewałem się, że takie sekrety będą w tym miejscu. Kto to jest? Grey Mourner! Ah! Mehon, this world, this cruel, sinful world, why does Che wake? Why does Che persist? Ach, Lemer, you could not know of tragedy as complete as chess. Jeśli dobrze czytam, może to być ke również, nie wiem, jaki to jest język. True lovers stripped apart two worlds that could not meet. Tak trochę mi to brzmi francusko, ale raczej chyba nie. And now, meled lover, dead so long in time, dead so far away, buried, mwona, aye, amongst its hateful kin, that did deny our union, that did reject chess outside Ness. She doesn't suppose? Nalo, nalo, could she ask, could she burden? Lemer, wouldn't you, couldn't you deliver gift to her grave? Jezus Maria. Jak tłumacze zabrali się za ten odcinek, to ja wam życzę powodzenia w przetłumaczeniu tego, co ona tu gada. The gift is maybe small, but the trek is long. She rests among her kind near our queen's lush refuge. Would such a thing be done? She asked perhaps impossible things, mad things. For Lemer to take up such quest would be a kindness she has near forgotten. Accept the gift. Tak. Delicate flower dostaliśmy. Rare boon, your grand Lemer. It will be chest last request. After this, never shall Che lay burden on another. A sacred flower is the offering. It is rare, delicate object. One of a kind. You must cherish it. Must act as though it were your own heart. It is rare, delicate. Okay, to wreszcie pisze coś pisze po angielsku. You must cherish it. If you were to get hurt whilst carrying or did to attempt ride those jolting transit beasts, it would never be destroyed. Co? It would forever be destroyed. Czyli jeżeli dostanę obrażenie, albo będę starał się jechać na tej bestii, to zostanie zniszczone na zawsze. Her grave lies in the middle of the queen's overgrown estate. It is surrounded by her kind, who will not look kindly on your trespass. Czyli tu jest jakiś quest, zobaczcie, czyli mamy wziąć ten kwiatek, zanieść do jakiegoś grobowca, ale nie mogę dostać obrażeń po drodze. Ani podróżować szybko, bo inaczej mam przesrane. Take care, Lemer, my hopes I place upon you are and my fervent wish that this small solace may come to pass. Nie mam pojęcia w takim wypadku, co ja muszę zrobić. Czy to mam na mapce? Jakiś quest marker albo coś w tym stylu? Grobowiec królowej, ale gdzie on jest? Nie mam pojęcia, gdzie jest grobowiec królowej. Jestem ciekaw, jak stracę ten kwiatek, który na pewno zostanie zniszczony, bo nie mam zamiaru na razie się nim bawić. To szlak może mam zanieść tutaj. Do tego. Powiem szczerze, nie do końca rozumiem. Jak wiecie, gdzie mam zanieść ten kwiatek, to dajcie mi znaka, bo te wskazówki jakby mi nic nie mówią. Mówią, że do grobowca królowej, czy my w ogóle odkryliśmy, Queen Station. To jest stacja, może gdzieś tutaj jest jakiś Stone Sanctuary. Nie wiem do końca, gdzie jest jej grobowiec. Nie będę teraz tego szukał, bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Liczę na wasze hinty, może mi ona coś jednak powie. Her grave lies in the middle of Queen's old retreat. A far journey from here and the roads between are fraught with beasts. Bardzo daleka droga. To musi być bardzo trudny quest, żeby zanieść tam kwiatek. Safe tiding on a journey, my heart's... Okej. To pewnie tego nie zrobimy, niestety. No, sorry bardzo. Chyba nie jestem aż tak ambitny i będę podchodził. Pale ore, okej. Delicate flower, given to you by the grey mourner in the resting ground. She has to ask you to... Place it at the grave of her mantis lover in the queen's gardens. Czy my w ogóle odkryliśmy ogrody królowej? The flower is very fragile and will be destroyed if you take damage or ride the stagways. Bardzo fajny quest moim zdaniem, ale pewnie można... Ciekawe, czy można przyjść po ten kwiatek jeszcze raz, jak tu przegramy. Co to jest to na dole w ogóle? Second slash. Jezu, ja w ogóle zapomniałem, że mam coś takiego. A spinning attack that rapidly strikes foes on all sides. Hold X and release Gura. Jasne, zobaczcie, my w ogóle mamy jeszcze taki atak. Ja nim kompletnie zapomniałem. Czyli muszę przytrzymać X i puścić. To ciekawe, bo w sumie nie muszę. To ciekawe, bo w sumie nie muszę naciskać w górę. Release and up. Second slash. Release plus up. Ale dobrą sprawę wystarczy, zobaczcie, jak
zbiera energię i puszcza, tak samo robi Second Slash. To po co w takim wypadku mam naciskać w górę? Strzałkę? Nie wiem, powiem szczerze, nie rozumiem, czego ta strzałka w górę ma być. Dobrze. Queen's Gardens, nawet nie mam pojęcia, gdzie to jest. Zostawiamy ten quest chyba, nie? Może będziemy mogli wrócić po ten kwiatek jeszcze raz. Dobra, idziemy dalej. Tym razem przejdziemy sobie tędy, bo tu na pewno jeszcze są jacyś dziwnicy może? Albo jakieś skarby? Wow! Flower Destroy, widzieliście? Flower Destroy, prawdopodobnie będzie można wracać po ten flower w przyszłości. O! Wow! Oskubaństwo. Ale wymyślili? Tam chyba już nie ma przejścia. Ciekawe, gdzie to możemy w ogóle dojść. Oho. Wow! Słyszałem go. Co tu się... Jak się skrył, skubany! Przeżyłem? Ale przecież trochę fuksem przeżyłem, ale żyję faktycznie. Tu się skrył. O kurde, co tu mamy? Wanderer's Journal. Mogę go potraktować tym ciosem? Mogłem! Zobaczcie, można było go dziabnąć! So dark! My tylko poznajemy chyba jego myśli w takim wypadku. Możemy poznawać myśli. No to już wiemy, nie? Nic nowego. Wow! Co to? Soul Eater! Dobra! Nie wiem, co to jest, ale znaleźliśmy jakiś Soul Eater. Nie mogę tego zniszczyć. Co to jest Soul Eater? Zobaczmy. Kolejny charm. Soul Eater. 4 potrzebuje aż. It greatly increases the amount of soul gained when striking an enemy with the nail. Wow! Greatly increases the amount of soul. Czyli rzeczywiście można by to ładnie skombować w jakichś walkach, jakichś pojedynkach. Czyli mnóstwo duszy by się tutaj regenerowało. Ej, mocno spoko. Widzicie, w ogóle nie planowałem tutaj przychodzić. Naprawdę nie planowałem tych terenów zwiedzać. A tu proszę bardzo, zobaczcie ile ładnych udało rzeczy się odkryć. Tylko nie mam już kompletnie dusz. Żadnych! I jeszcze spadłem. O, jeszcze przegram. Będzie dopiero zabawnie. Muszę się teraz wrócić. Z powrotem. No kwiatek? Jezu, nie zniszczyć kwiatka to naprawdę byłoby ciężko. Dobra, dotarłem do przejścia tutaj w lewo. Może potem wyjdziemy tamtym wyjściem. O, proszę bardzo. I po raz kolejny znaleźliśmy jakąś... Tak, widzicie? To nas zaprowadzi na górę, ale tu jeszcze jest przejście. Także w sumie spoko, że tam jest winda. Ale to nie koniec, zobaczcie. Aha, w ogóle ta winda... Tak, zobaczmy, gdzie ta winda nas zawiezie, bo to jest w sumie ciekawe. Właśnie czuję, że ona w dół pojedzie, no właśnie. Czy to przypadkiem nie jest... Tak. Gdzie my jesteśmy? City of Tears, zobaczcie, znowu, tylko z drugiej strony zupełnie żeśmy dojechali, a miałem dzisiaj tak naprawdę odwiedzić ścieki. No i zobaczcie, zupełnie inaczej potoczyła się moja trasa dzisiaj. Ale to jest fajne, że można bardzo nieliniowo zwiedzać te wszystkie okolice. A proszę bardzo, i są koledzy, których znamy. O, tego nie znam. Ten bije. A masz. Okej, tam jest jakiś Zbigniew wchodzący. Rozumiem, że... Macie. Rozumiem, że będę mógł w takim wypadku bez problemu chyba sobie już tutaj... Czy będą mi się notowały? No będą mi się na pewno notowały mapki. Jak się tamten rzucił, skubany, jaki narowisty jest. Dobra, no zwiedzamy City of Tears. Nie planowałem, ale w takim wypadku zmieniam zda... Nie. Strzelałem, wiecie... O jest, to było złe. Cały czas próbowałem strzelać specjalną zdolnością, przecież nie mam naładowanych dusz. Ja mogę sobie tu wjechać. Dobra, mamy Pale Ore. Kurczę, będę musiał też udać się do gościa, który mi załatwi przecież. No wiecie, co mi załatwi. Załatwi mi lepszą broń. Więcej damage będę zadawał, jak uda mi się gościa znaleźć. Boję się, że tu będzie zaraz jakiś przeciwnik. O, jesteś duży kość tutaj. Spróbuj zrobić taki manewr. A nie, tylko nie mam dusz, żeby zrobić ten manewr, o którym myślałem. O Jezu, tu ich jest! Ale was dużo! No, na szczęście zadałem obrażenia. Dobra. Ła, tu nie ma nawet chwili na odpoczynek! Dobra, zróbmy to.
O właśnie, to chciałam zrobić. Cyklon mi się kompletnie nie przydaje, powiem wam szczerze. Wow, ależ tu ich jest od metra! Co oni tu muszą chronić? Ja pitole, tam w dole. Co oni muszą tu chronić? Zobaczcie, gdzie mnie wywaliło. I w ogóle, żeby było ciekawe, to jakimś cudem mam 9 geod. Jak to się stało, że po śmierci mam 9 geod? Bardzo dobre pytanie, możecie, że tak powiem, go zadać, że tak powiem jeszcze raz. Dobra, muszę lecieć po swoją duszę, a jeszcze, żeby było ciekawiej, to nie odkryłem w ogóle wszystkiego, co jest tutaj. A już poszedłem do następnej lokalizacji, nie? Dobra, tu jest moja dusza, wiecie co zrobię? Po prostu ją odzyskam. Aha, już to widzę, jak ją odzyskam. Dobra, jest! I chyba stąd spadam. Zdecydowanie stąd spadam. Nara, miło było. Ale się skończyło. Nie, moi drodzy. Nie mogę stąd uciec! O kurde, o tego... Na to się nie godziłem! Fucken, nie mogę stąd uciec. Dobra, quick focus. Raz, dwa, trzy. Dobra. Czyli muszę ich wszystkich pokonać. Ale kurde, się zrobiłem w jajo. Ale w sumie kto wiedział? Też będzie tak ciężko. Mhm. O-o! Kto wiedział? Mała arena po prostu, żeby było ciekawie. Chyba nie dam rady. Chyba powiem wam szczerze... Ja pitole, dlaczego się wrzuciłem w takie miejsce, biorąc pod uwagę, jak daleko mam do ławeczki? Dobrze, moi drodzy, podejmuję ryzyko. Mam zamiar zwiedzić ten teren w poszukiwaniu ławeczki. Co? Czy ona uciekła? Naprawdę? Poszukiwanie ławeczki. Głównie po to. O, jak mi przykro, stałaś zmiażdżona. Żeby. No właśnie. Może uda nam się wtedy coś zwojować, jak uda mi się znaleźć ławeczkę. Mam nadzieję, że nie zginę przez to, chociaż widzę, że tutaj droga ta cały czas prowadzi w dół. Do widzenia. O, wielga. Chyba nie potrafię za bardzo atakować w górę. A ja czasami nie potrafię atakować w ogóle. Jak to widać? Co widać z załączonego obrazka? Dobra, znalazłem trochę geod. Naturalnie. Zjeżdżamy w dół. Na dole może być więcej przeciwników. Zdecydowanie. Ty dziadu! Kurde! Jakoś nie jestem niesprawny, jeśli chodzi o walkę z nimi, powiem szczerze. Nie wiem czemu. Muszę naprawdę bardzo uważać, bo... Strata życia tutaj. O, tam na górę trzeba się dostać. Strata życia tutaj to już jest porażka. I to taka bardzo zaawansowana porażka. Muszę pójść po ten Pale Ore, na pewno będę miał łatwiejsze przecież pojedynki również. Tylko pytanie, ile potrzebuje geod? Znaczy chciałem tam pójść, dopóki kurza mać. Chciałem tam pójść, dopóki nie wpadłem w jakieś miejsce, z którego teraz wyjść nie mogę, bo tam jest strasznie dużo przeciwników. Dobra, tutaj coś kryją. Ty skurczy synu. Ty pałąku zakuty. Dobra, teraz wielga. Ło, potrafi! O-o! O-o-o-o-o-o! Dobra, chwila przerwy. Kurde, niebezpiecznie jest teraz jak... Biorąc pod uwagę, że... niech to szlak, dobra, zginął. Wiecie, że to jest zupełnie inne gra na krawędzi, biorąc pod uwagę fakt, że ja tu przecież teraz muszę... Wanderer's Journal, dobrze? Bardzo uważać na swoje życie, bo jak zginę, to po krzyku. Straciłem wszystko. Stracę, znaczy, nie wiem, czy wam to kiedyś mówiłem, ale jeżeli bym stracił teraz życie, nie łapiąc swojej duszy z powrotem, to tracę wszystkie geody, które były w tamtej duszy. Czyli po prostu stracę wszystkie geody ogólnie. King Station. Czyli było Queen's Station, to jest King Station i nigdzie kurna... Zobaczcie, tam było, widzicie? Tam jest jakieś przejście tajemne w ogóle, żeby było ciekawiej. Nigdzie jeszcze to kurna nie widzę. Dobra. W każdym razie widzę... Dobra, widzę. Chciałem powiedzieć, że widzę co? Staga. Dobra, jest stag. Olewam wszystkich. Łoty! Nie chcesz mnie olać? No dostałeś łeb. Tu będzie pewnie zapis gry i będzie można pójść po duszę. W razie czego będę tutaj wracał, a nie... Tak. A nie będę musiał lecieć, kurde, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Dobra, map updated, bardzo ładnie.
Inspekt? Nie mam 300, żeby przywołać Stag Beetle'a, ale aż 300 geod jest potrzebnych. Dobra, wracam po duszę. No i przy okazji będę musiał zmierzyć się z tamtymi przeciwnikami. Czy duża mogłaby tu przyjść do mnie, zanim ja zacznę tu z nimi walczyć? Cały czas ją tam słychać. Chyba już nie. No niestety nie. Ach, ty wielka krowo! Jeszcze muszę odzyskać duszę, zanim cokolwiek się stanie. Dobra, dusza jest. Okej, dusza jest. Kurna, nie idzie mi. Nie idzie mi, nie idzie mi. La la la. O, chciałem się wyleczyć troszkę. Leczenie tutaj nie ma chyba najmniejszego sensu. Dobra. Ci kurna ty... A, macie padawany. Chyba zginę znowu. Nie ma bata, żebym z jednym przeżył. Fuck! Mogłem zmienić czarmy jeszcze, ale jakoś o tym nie pomyślałem. Ta dusza nie może do mnie podejść. O właśnie, o czekajcie, chyba coś wymyśliłem. Haha, zwabiłem ją. O, to suka głupia. Chodź tutaj do mnie. Wreszcie. Dobra. Jak nie siłą, to sprytem. My tu jeszcze kiedyś wrócimy, bo na pewno na końcu tej ścieżki jest coś ciekawego, ale nie, moi drodzy, ja nie chciałbym tutaj teraz walczyć w nieskończoność. Chciałbym opadać dokładnie wszystkie tutaj zabawki. Teraz zobaczcie, no cały czas mnie intryguje, że coś na górze, na samym szczycie tego dziadostwa jest. Więc teraz jestem w stanie wspiąć się na samą górę? Teoretycznie tu mogłem, ale czy jestem w stanie dalej się wspiąć? Mogę się wspinać po tej szybie. To ciekawe. A, okej, czekajcie, to mogę w takim wypadku zrobić taki manewr. Zobaczcie, to jest sprytnie ukryte. O! Bardzo sprytnie, nawet bym powiedział. Patrzcie. Znaczy, tutaj teoretycznie tu jeszcze nic nie ma, ale... Coś czuję, że zaraz będzie. Tylko musimy w dobrym momencie przerzucić się na drugą stronę. Może po tej stronie też coś będzie. No, no fajnie, fajnie pomyślane, takie sekrety lubię. Okej, tam już dalej nic nie ma. Zobaczmy, nie mogę na mapce sprawdzić, dobra. Może tu? Tu gdzieś na górze? Nie, to może gdzieś niżej w takim wypadku. Jest! Jest jakieś przejście. Zobaczmy, co tu znajdziemy. No, widzę, że tu są spadające mendy. Dobra, to tyle widzę. Czy to będzie jakiś pojedynek? Nie chciałbym. Pudło! Pudło! A jednak mnie trafił. No to nie pudło. I co, to wszystko? Ej, serio? Ej, jestem zawiedziony. No, ale... Ale że niby... To wszystko? Tyle trasy i nic więcej? Czekajcie, czy może gdzieś jakaś podłoga była? Naruszona? Ale cały czas tu się pojawiają, może ja muszę gdzieś je na przykład... Wysłać. Żeby gdzieś wybuchły. Na przykład wysłać je, żeby pierdzielnęły na przykład w ten, o, w ten mur. Czy niekoniecznie. Może coś trzeba z nimi zrobić, tylko jeszcze nie wiem co. Spróbujmy zrobić taki manewr. Przelećmy bardzo szybko tędy. Nie, to nic nie zmienia. Powiem szczerze, albo jestem ślepy, albo coś tu trzeba zrobić, ale ja nie widzę co. Niszczenie tych rzeczy nic nie daje. No, wielka, pusta przestrzeń. Może tu kiedyś człowiek trafi przez jakiś przypadek. I wtedy będzie musiał po prostu stąd wyjść. Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Jest to dla mnie zagadką. Jednocześnie idę po prostu dalej. A wy możecie dać mi najwyraźniej... Najwyżej możecie mi dać hinta. Czy przypadkiem tu rzeczywiście miałem coś znaleźć, czy nie. Zaraz pewnie mnie coś... Tak myślałem, zabiję. A my sobie jeszcze zwiedzimy King Station. Bo widzę, że to jest wyjście. Tu nic nie ma. O, proszę bardzo, to znowu ty? No tak, był Queen Station, teraz jest King Station. To może gdzieś tam... O, woda! Jestem mniej mobilny w wodzie. Nie mogę tak często skakać.
Ale typ już spadł, na szczęście. Czyli w Queen's Station byliśmy, teraz jesteśmy w King's Station. Jestem ciekaw, co w takim wypadku znajdziemy. O, patrzcie, zepsuta ławeczka. I jakieś dziadostwa podstawowe bardzo. Tajne przejście. Takie lubię! Ale tych dziadostw nie lubię. Dobra. Znaliśmy jeszcze jedno tajne przejście. Bardzo fajnie. O, proszę bardzo. Kogo my tu mamy? No, atakować ich chyba jednak się nie da. Myślałem, że można je na przykład zneutralizować, zanim padną, ale jednak nie. Musimy udać się do tej robaczkolandii. No właśnie, miałem dwie rzeczy sprawdzić przecież, kurczę. Dwie rzeczy miałem sprawdzić, jeszcze właśnie w Forgotten Crossroads. Co tu jeszcze jest? Oczywiście, że to dziadostwo. Tu jest w ogóle jeszcze wyjście, żeby było ciekawiej. I tu jest przejście. Kurde, to jest tajnych przejść. Ja bym chciał odcinek kończyć, a tu jeszcze... O nie. Co to jest? You do not have map of this area. Co to za bysior wielki? Kingdom's Edge! Czy Kingdom's Edge nie brzmi wam jak kolejna lokacja? Kingdom's Edge, czyli... Można by powiedzieć, że... O, fajnie. Że jakiś tam, jak to nazwać? Brzeg Królestwa? Uuu, i od razu znalazłem coś ciekawego. Wanderer's Journal. Możemy jeszcze go potraktować. Nie możemy go potraktować? A szkoda. Wyglądałoby tak, jakby można. Niektóre można, niektóre nie można. Dobra. Nie ma co. Kurczę, nie ma co. Już mam 50 minut na zegarku. A chciałem zrobić, wiecie, chciałem dzisiaj iść do ścieków. A ja proszę bardzo, odnajduję jeszcze, żeby było ciekawiej. O, tu w ogóle nie mam nic, żadnego informacji. Tu w ogóle gdzieś dotarłem, Kingdom's Edge. Niekoniecznie chciałem to miejsce odkrywać. Chciałem iść po Pale Ore. Chciałem iść do Forgotten Crossroad. Muszę chyba któreś z tych rzeczy w końcu zrobić. Tu jeszcze jest wyjście. Zobaczmy, co jest z tej strony, bo tu jeszcze jest jedno wyjście. Tak by się, kurczę, mam ten problem właśnie z Hollow Knightem, że za żadne skarby nie chciałbym właśnie już kończyć. A z drugiej strony trzeba. Dobra, znaleźliśmy jakieś miejsce, które jest całkowicie zamknięte, żeby było ciekawiej. Także tyle z tej dodatkowej lokacji. Wracamy. Tak, gdzie jest wejście do tego sekretu? Coś musi otwierać. Coś musi, kurczę, otwierać to przejście. Tylko pytanie, co? Czy to coś w tej lokacji, czy gdzieś w lokacji obok na przykład? Zobaczmy. Bo tu jeszcze nie byliśmy oczywiście. Okej. To wygląda, jakby to były w ogóle... to chyba jednak nie. O. Kim jesteś? I co tu robisz? Wow. Masz niezły zasięg, kolego. Ale taki jak mój. Oto menda. Ale mocno bije. Ale chyba teraz zresetowało jej się pewnie poziom zdrowia, a mi się dusze nie zregenerowały. Okej. Zrozumiałem. Do widzenia. Jest ławeczka. Jest powrotem zdrowie. Możemy zobaczyć, jak wygląda mapka teraz. Kingdom's Edge. Zobaczcie, czyli tam jeszcze da się dostać do Kingdom's Edge po raz kolejny, żeby było śmieszniej. I Kingdom's Edge, zobaczcie, tam również na górze jest przejście do Kingdom's Edge. Spoko! Natomiast my musimy zapłacić teraz gotówkę po to, żeby... Tak. Za 300 geod móc z powrotem przywołać... Stag Beetle'a. I wiecie, gdzie polecimy? Polecimy, bo to Pale Ore. Mam nadzieję, że 1200 geod starczy mi, żeby móc... zdobyć Pale Ore. Dotarłem, moi drodzy. To była długa przeprawa, ale dotarłem. Jestem! Mam Pale Ore, zobaczmy, ile będę musiał mu zapłacić. Oh, you've returned! I see you have some Pale Ore, a rare fine mineral that. Give me the ore and some geo for my efforts and I will reforge your nail to make it stronger. Ile będzie kosztował? 800, jak dobrze, mamy tyle. Na szczęście. No i zobaczmy. As you wish, I'll get to work then. Mamy kolejny. Zobaczcie. Kolejny poziom. Jestem ciekaw, ile można razy podnosić poziom. There we go. The reforging is complete. I've added a channel to your nail. It should cut much more efficiently. You will find it stronger than it used to be. Head out there and test its blade against your foes.
Czy mogę jeszcze raz? You're still here, is something else you want? If you bring me two pieces of pale ore, I can forge it into nail and make it stronger steel. Ło, to teraz potrzebuję dwóch części, dwóch pale orów, żeby jeszcze raz podnieść efektywność. Dobrze, w ogóle jesteśmy też w tym miejscu, gdzie można pójść normalnie do Royal Waterways, czyli akurat do ścieków. Także decyzja na koniec tego odcinka pozostawiam wam, moi drodzy. Czy chcecie, żebym wrócił do King Station i tam trochę pozwiedzał? Bo być może uda nam się tak naprawdę przejść do Royal Waterways jeszcze raz tylko od strony King Station, widzicie? Pokonując tam tych wszystkich przeciwników. Czy chcielibyście, żebym szedł do Kingdom's Edge? Czy chcielibyście, żebym jednak do tego Royal Waterways poszedł? Bo oczywiście jeszcze muszę do Crossroads wrócić, naturalnie. Cały czas jeszcze, zobaczcie, cały czas dwa razy muszę bić w tego stworka, żeby mu zadać obrażenie. Prawdopodobnie to jakoś tak nieregularnie i pewnie niecałkowicie powiększa nam te obrażenia. Tak coś czuję, bo cały czas ten na dwa hity schodzi, a schodził wcześniej też na dwa hity, ale prawdopodobnie, wiecie, ten drugi hit jest potężniejszy po prostu. Zobaczymy, na ile ten zejdzie. Ten schodził na 4. A teraz, no nie wiem w sumie, nie wiem, na ile schodzi, bo oberwałem. Ten zawsze schodził na 1. Także musielibyśmy tak naprawdę wyjść. Sprawdzimy to jeszcze na sam koniec odcinka. Wyjdziemy. Wrócimy i chcę jeszcze raz zmierzyć się z tym gościem. Nie z tobą, z tobą chciałem się zmierzyć, ale go tu już nie ma. Ale peszek. No dobra, no to sprawdzimy w takim wypadku w kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że tak czy siak to będą na bossów, w bossach na pewno zobaczymy różnicę. Tak? Więc decyzja zostaje, decyzję zostawiam wam. Dajcie mi znaka, co trzeba robić i gdzie chcecie, żebym poszedł. Tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam pięknie za kolejny odcinek z Hollow Knighta. Tymczasem sprawdzimy jeszcze. Nie sprawdzimy, bo teraz oberwie. A nie oberwał chyba za bardzo. 3. Czyli jednak jeden hit mniej. Ja wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie już niebawem. Cześć!